W tym wideo pokażę Ci aż 6 niesamowicie ważnych powodów, dlaczego warto mieć własną stronę internetową. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, jak zarabiać przez internet, interesuje Cię praca w sieci, czy też po prostu chcesz się rozwijać, to ten materiał jest dla Ciebie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj poruszamy arcyważny temat posiadania własnej strony internetowej. Dlaczego warto, a nawet trzeba mieć własną, choćby najprostszą stronę internetową i co możemy zyskać z własnego adresu www. Dziś postaram się dać z siebie wszystko i pokazać Wam, że warto, warto i jeszcze raz warto. Ok, zaczynamy. Na początku kilka słów o kosztach, jakie musimy ponieść, będąc posiadaczem własnej strony www. Wokół tego zagadnienia urosło wiele teorii spiskowych mówiących, że posiadanie własnej strony to koszt rzędu kilku tysięcy złotych i ogólnie strony internetowe są bardzo drogie. Oczywiście, jeżeli chcecie stworzyć bardzo zaawansowany serwis połączony ze sklepem i Bóg wie czym jeszcze, taka strona kosztuje. Niemniej jednak na początku Waszej drogi proponuję Wam stworzyć prostą stronę www, która da Wam pojęcie o tym, czy ten model zarabiania w internecie jest dla Was, czy też nie. Bez sensu jest wydawać kilka tysięcy złotych na coś, co później nie będzie dla Was funkcjonowało. Jakie więc są koszty stworzenia serwisu? Otóż bardzo małe. Największym kosztem jest samo stworzenie naszej strony i jest to koszt kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od złożoności danej witryny. Im bardziej zaawansowana strona, tym więcej pieniędzy musimy wyłożyć na stół. Niemniej jednak mój informatyk Michał tworzy tego typu serwisy w bardzo zacnej cenie i jak zresztą możecie zobaczyć na różnego rodzaju stronach, które posiadam, są one bardzo dobrze stworzone i wyglądają mega profesjonalnie. Więcej informacji na temat oferty Michała znajdziecie na stronie sprytnypieniądz.pl, wchodząc w zakładkę Własna strona www. Oprócz kosztu stworzenia strony dochodzi koszt utrzymania domeny, czyli nazwy naszej strony, jak również hostingu, czyli miejsca, gdzie przechowywane są pliki potrzebne do prawidłowego działania naszej platformy. Ten jednak koszt jest wydatkiem zamykającym się w od 100 do 600 zł na rok. Osobiście korzystam z usług firmy AdHost i tutaj możecie za jedyne 79 zł na rok opłacić wszystko. W związku z tym jest to bardzo atrakcyjna cena. Gdybyście chcieli skorzystać z usług firmy AdHost, zapraszam Was serdecznie do skorzystania z linku, który znajduje się pod tym wideo. Dzięki temu, że to uczynicie, moja skromna osoba otrzyma prowizję, a Wy i tak nic nie stracicie, a wesprzecie kanał Sprytny Pieniądz. Wszystkim, którzy zarejestrują się z mojego polecenia, serdecznie dziękuję. Ok, skoro rozprawiliśmy się z mitem wysokich kosztów, czas przejść do powodów, dla których warto mieć własną stronę internetową. Powodem, dla którego warto mieć swoją witrynę, jest możliwość posiadania własnej wizytówki. Każdy mógłby powiedzieć, że hello, przecież mamy teraz media społecznościowe, takie jak Facebook, Insta i tego typu podobne. Oczywiście zgodzę się z tym faktem, niemniej jednak własna strona www, na której prezentujemy tylko i wyłącznie to, czym się zajmujemy, jakie są nasze kompetencje i co możemy zaoferować, prezentuje się znacznie, znacznie lepiej od profilów w mediach społecznościowych, gdzie mamy po prostu wszystko, zdjęcia z ostatniej imprezy, wpisy popierające nasze polityczne poglądy i tym podobne. Gdybym miał do wyboru wysłać mojemu przyszłemu szefowi moją wizytówkę w postaci strony www, czy też link do mojego profilu w mediach społecznościowych, no cóż, wybór byłby jasny. Własna witryna internetowa jest czymś profesjonalnym. Pokazuje, że nie jesteśmy tacy jak każdy i że stoimy ponad standardami i robimy więcej niż reszta społeczeństwa. Pokazuje to nasz status społeczny, jak również wiedzę, że własna witryna jest dla nas czymś ważnym. W tym właśnie tonie dochodzimy do drugiego powodu, dla którego własna platforma jest tak niesamowicie ważna i jest nim możliwość przedstawienia oferty naszym potencjalnym klientom czy też pracodawcom. Własna strona www jest niczym billboard wystawiony w internecie i pokazujący nasze mocne strony tym, którzy chcą zobaczyć, czym się zajmujemy. Na każdej stronie www możecie umieścić możliwość kontaktu z Wami, tak że każdy, kto jest zainteresowany rozmową czy też kontaktem z Wami, może się z Wami skontaktować. A to daje Wam przewagę nad tysiącami innych osób, które nie zdają sobie sprawy z tego jakże ważnego faktu. Na stronie możecie umieścić Wasze portfolio i pokazywać zarówno Wasze umiejętności, jak również opinie innych osób, które współpracowały już z Wami wcześniej. To kolejny kamyczek do ogródka, który mówi tak, własna strona www to znakomity wybór. Trzecim powodem, dla którego warto posiadać własną stronę www, jest możliwość zarabiania dzięki własnej platformie. Możliwości zarabiania dzięki własnej witrynie jest tak wiele, że spokojnie mógłbym stworzyć na ten temat osobne wideo, które zresztą już stworzyłem i ukazało się Wam w tej chwili tutaj na górze ekranu.
Do rzeczy. Reklamy Google AdSense, sprzedaż własnych produktów czy usług, programy partnerskie, płatne wpisy na bloga to tylko część z ogromnego wachlarza, jaki oferuje nam własna platforma. Niestety jest jeden zasadniczy problem z zarabianiem dzięki własnej stronie internetowej. Musicie najpierw ją mieć. Bez tego możecie jedynie marzyć o tym, że zarabianie w internecie może przydarzyć się właśnie Wam. Czwartym powodem, dla którego warto stworzyć własną stronę, jest możliwość zbudowania dochodu pasywnego i to bardzo tanim kosztem. Wystarczy, że stworzycie stronę internetową, zapełnicie ją ciekawą treścią i dodacie reklamę w postaci banerów czy choćby wspomnianych wcześniej programów partnerskich. Jeżeli tematyka strony jest uniwersalna, tego typu strona może stać w sieci przez wiele miesięcy, a nawet lat i generować Wam stałe źródło dochodu bez Waszej ingerencji. Dla przykładu, jeżeli stworzylibyście stronę o na przykład zdrowym śnie i dodali kilkadziesiąt wpisów o zasypianiu, dodając od czasu do czasu baner reklamowy, na przykład sklepu z materacami, moglibyście zarobić za każdym razem, kiedy ktoś odwiedzający Waszą witrynę kliknie w reklamę i dokona zakupu z Waszego polecenia. Jak widzicie, jest to bardzo, bardzo proste, aczkolwiek wymaga od nas nieco samozaparcia. Niemniej jednak, jeżeli zbudowalibyśmy kilkanaście stron o różnorodnej tematyce, moglibyśmy zbudować całkiem ciekawe źródło pasywnego dochodu. Piątym powodem, dla którego warto posiadać własną stronę www, jest rozwój własnej osoby. Posiadając własną stronę, możemy założyć blog i dzielić się swoimi przemyśleniami z innymi ludźmi. Dzięki temu możemy nie tylko pomóc innym osobom, ale, a może przede wszystkim, rozwinąć własne zainteresowania i naszą osobę. Dodając nowe wpisy, poszerzamy zakres naszej wiedzy i zdolności, uczymy się nowych informacji, jak również stajemy się coraz lepsi. W związku z tym warto. Szóstym powodem, dla którego warto posiadać własną witrynę, jest budowanie listy mailingowej. Lista mailingowa to zbiór osób, które zgodziły się na dostarczanie przez nas wiadomości na ich e-mail. Tego typu zaplecze jest niesamowicie ważne. Jeżeli na przykład chcecie stworzyć społeczność i móc do niej dotrzeć w każdej chwili dnia i nocy, lista mailingowa pozwala Wam kontaktować się bezpośrednio z osobami, które są zainteresowane tym, czym się zajmujecie. To niesamowicie potężne narzędzie, które może zdobyć każda osoba posiadająca własny serwis. Facebook może uciąć nam zasięgi, YouTube może zbanować nasz kanał, ale listy mailingowej nie zabierze nam nikt. Gorąco zachęcam Was więc do budowania tego typu zaplecza. Sam w tym miejscu zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter po to, aby być na bieżąco i otrzymywać bonusowe materiały niedostępne nigdzie indziej. Link do zapisania się na newsletter znajdziecie w opisie tego wideo. Jak widzicie, benefitów z posiadania własnej strony jest niesamowicie dużo i posiadając tego typu rzecz możecie osiągnąć znacznie więcej niż bez niej. Zachęcam Was więc serdecznie do stworzenia swojej własnej strony www, ponieważ naprawdę warto. Raz jeszcze, zachęcam Was do odwiedzenia strony sprytnypieniądz.pl i kliknięcia w zakładkę Stwórz własną stronę, gdzie możecie zapoznać się z ofertą mojego informatyka Michała, który tworzy wszystkie serwisy, jakie posiadam aktualnie. Posiada on ogromną wiedzę i jeszcze większe pokłady cierpliwości i zawsze we dnie i w nocy mogę na niego liczyć. Oczywiście możecie odwiedzić kilka z moich serwisów i zobaczyć, jak może wyglądać Wasza strona. Linki do moich witryn znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam sporą dawkę wiedzy. Jeżeli tak się stało, zachęcam Was serdecznie do podesłania tego wideo swoim znajomym, zostawienia komentarza, czy też zapisania się na newsletter. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.